Jest ze mną Krzesim Dębski, Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Już w piątek w studiu jest 3 wystąpi Stream Connection, i w wypadku tego zespołu uzasadnionym jest pytanie, w jakim składzie? Gramy bez niestety Jasia Skowrona, zmarłego naszego wspaniałego kolegi, który był najmłodszy w zespole i paradoksalnie, no, niestety mu przyszło żyć. Ale skład jest oryginalny, w którym graliśmy też bardzo często, bo w ogóle zespół grał od dwóch osób do pięciu, takie mieliśmy składy. Czasami niektórzy koledzy nie mogli albo nie chcieli. Czy będzie kiedyś String Connection Dębski solo? I możliwe, nawet dwa utwory nagrałem sam solo, rzeczywiście, ale już wpisałem, że jeszcze koledzy też byli, bo tak głupio było mi, że wszystko sam zrobiłem. Ale zespół String Connection to fantastyczni muzycy. Oryginalny skład to Andrzej Olejniczak, Krzysztof Przybyłowicz na perkusji i Krzysztof Ścierański na basówkach. To duże wydarzenie. String Connection w oryginalnym składzie po 40 latach od założenia zespołu? No, już 41 rok się zbliża. Zespół istniał z przerwami małymi, bo no, był stan wojenny na przykład, albo wyjeżdżali koledzy za granicą, mieliśmy różne plany artystyczne. Czy Szczególnie... bo pan miał dużo pracy? No, właściwie to przeze mnie tak. Była pewna najdłuższa przerwa, ponieważ zajmowałem się muzyką filmową wtedy i muzyką poważną. Pisałem poważne rzeczy, duże symfonie, i, i, ta, i musiałem przerwać na chwilę. Ale w tych różnych rolach Pan przez ostatnie cztery dekady się pojawiał. Znamy Pana miłość do muzyki filmowej, ale i do oper, do muzyki współczesnej. Jednak ten powrót z zespołem jazzowym, przed publiczność, czy to są emocje, które gdzieś w Panu najgłębiej siedzą od czasu debiutu i lubi Pan do nich wracać, czy ten koncert w dwójce to taka zadra i wcale Panu nie chce się w piątek tu przyjeżdżać? Nie, nie, no. Przede wszystkim będziemy improwizować. A ja strasznie lubię improwizować i ze zdolnymi jeszcze do tego ludźmi, którzy też świetnie improwizują. To jest niesamowita historia, czego nie ma w muzyce klasycznej. To, że kolega kolegę inspiruje, że pomysły się pojawiają nagle i sam człowiek jest zadziwiony, skąd to się bierze, że, że tak zagrał, że takie coś wymyślił. To jest no, niesamowite uczucie. Wszystkim muzykom, wszystkim wielbicielom muzyki życzę takich uczuć. Mówi Pan o jakiejś przewadze muzyki improwizowanej, muzyki jazzowej nad innymi gatunkami? I to jest pewna przewaga. Ja zresztą, jeżeli komponuję utwory poważne sam, na orkiestrze symfoniczne, czy z chórami, czy symfonie, koncerty instrumentalne, to też improwizuję. Zdarzyło mi się, że korzystając z takiej nowoczesnej teraz aparatury, czyli komputery, że gram, improwizuję i potem to. Wykorzystuje w opracowaniu różnym, ale jest to rdzeń nowego utworu. i Wiele utworów takich właśnie w ten sposób powstało. Czyli jak nie wiadomo jak zacząć, to najlepiej zacząć improwizować. A y, obserwując te scenę, to co wydarzyło się przez cztery dekady na polskiej scenie jazzowej, no jednak spytam o skrzypce, bo nie tylko piórem kompozytorskim mm. człowiek żyje. Adam Bałdych, Mateusz Smoczyński, Bartosz Dworak, Tomasz Chyła, tych nazwisk młodych skrzypków jest niezwykle wiele. Y, jak pan ocenia, jak pan ogląda to, co dzieje się w środowisku jazzowym? Czy to jest duma, czy to jest zazdrość, czy to jest poczucie oddechu na plecach? Nie, no jest oddech na plecach, no chociaż ja już tak emerycko troszkę gram na szypcach. Natomiast jest no niesamowity rozkwit, myślę, życia muzycznego. Mimo tych wszystkich trudności i dziwnych prawda, zdarzeń ze strony na przykład mecenatu, ale kiedyś rzeczywiście było na, takie były ankiety jazz forum, to w każdej kategorii było trzech-czterech muzyków nawet dwóch czasami na skrzypcach dwóch, trzech, prawda? I to Michał Urbania, który był w Ameryce, go tam spotkałem kiedyś, potem gdzieś raz w Niemczech, nie było jakichś spotkań, nie było ciągłości właściwie w ogóle. No teraz jest no, no masowa w zasadzie fala. Młodych, fantastycznych muzyków. I jak mnie zapraszają na koncerty, to ja nawet nie pytam, kto, gdzie, skąd. Wiem, że wszyscy świetnie grają. Naprawdę to jest zdumiewająca historia. Jak? oni się już uczą oczywiście właśnie szkoły podstawowej, liceum muzyczne już grają jazz. Więc to jest zupełnie inna, inna droga, inne doświadczenia ich są. No i to ale fantastycznie, bo, bo jest z kim grać. To bardzo pozytywna konkluzja. Wróćmy jeszcze na chwilę do piątkowego koncertu, bo jak pan doskonale wie, w dwójce w letnie miesiące przywołujemy ważne płyty w historii polskiego jazzu. To, że zespół String Connection jest zespołem ważnym w historii jazzu w naszym kraju, o tym świadczą chociażby ankiety, o których pan wspominał, gdzie pana zespół brylował w latach 80., szczególnie w pierwszej połowie. Ale jaką płytę biorą panowie na tapet w piątek? The Best of String Connection. To jest taki trzypłytowy album, wyszedł w latach 90. Na początku. Zbiorcze nagrania z, i niestety bez nagrań radiowych, które gdzieś zaginęły. Jak była zmiana systemu, to archiwa poginęły w radiu niestety. Wstyd powiedzieć. Więc szkoda, bo tam były też takie kompozycje, które no, zagraliśmy i gdzieś papier przepadł i nie ma nagrań. Nigdy nie można powiedzieć, że na zawsze, bo również i w archiwach niektóre rzeczy znajdują się po latach. Być może będzie tak i w tym przypadku. Czyli bardzo sprytny sposób. Po raz pierwszy artyści w te wakacje wybrali swoją płytę The Best of. Dzięki temu największe hity już w piątek. I, no, ale to też są najlepsze hity, ale dla nas, nie wiadomo czy dla publiczności, to się okaże. I niektóre rzeczy to były um, rzeczy bardzo eksperymentalne. Wymyślaliśmy. I, wówczas. No wówczas i, i po, no, wywoływaliśmy nawet zgorszenie. Więc teraz tego już nie będzie, bo kiedyś nawet byliśmy, yy, chciano nas usunąć z, zespołu, z tego stowarzyszenia jazzowego, że jesteśmy zespołem tanecznym. Więc teraz tych wszystkich purystów yy, zapewniamy, że już nie będziemy tańczyć. A zapewniał Krzyszimir Mirdemski do zobaczenia do usłyszenia w piątek o 18:00 bo przypominamy że koncert y, transmitowany jest na falach dwójki ale także na dwójkowym Facebooku na kanale YouTube i na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo nawet, za rozmowę nawet. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Pięknie.